Witamy serdecznie Państwa na konferencji, które odbywają się w tych dniach w wielu rejonach naszego kraju. Konferencji, które organizują posłowie Prawa i Sprawiedliwości w swoich okręgach. Jako przewodniczący tego okręgu Pruszków nr 41 wraz z panią poseł Dominiką Chorosińską witamy Państwa i chcemy kilka informacji przekazać, dość istotnych i ważnych, szczególnie kiedy mamy ostatni etap do najbliższych wyborów parlamentarnych, które wszystko na to wskazuje odbędą się w październiku tego roku, w pewnej fundamentalnej sprawie. W sprawie reformy emerytalnej, która dokładnie w tym roku ma swoje dziesięciolecie. 10 lat temu wtedy rządząca ekipa Platformy Obywatelskiej i PSL-u postanowiła zafundować Polakom terapię szokową, no szczególnie w przypadku kobiet. 7 lat podwyższenie wieku to było po prostu szok. Dla mężczyzn to było podwyższenie z 65 na 67, u kobiet to było z 60 do 67 lat. Co jest ciekawe, oczywiście to można zrobić. To można zrobić, kiedy społeczeństwo jest zamożne, kiedy społeczeństwo już jest żyjące w takiej demokracji od lat, co się stawało zresztą w wielu krajach zachodnich, ale nie w sytuacji Polski, która po pierwsze była za żelazną kurtyną, żyła w komunizmie, żyła w trudnych czasach i nasz system, nasz rozkład socjologiczny jest w ogóle inny. Dlatego jeżeli to zostało zrobione bez zapowiedzi i bez takiego właśnie elementu programowego, to my dzisiaj chcemy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści zapytać, czy za 10 miesięcy będzie to samo. Będą milczenie albo nawet już w tej chwili pana Donalda Tuska zapewnienie, że on nie pozwoli na zwiększenie wieku emerytalnego. No, co zrobił lat temu 10, to właśnie chcemy o tym powiedzieć. Czyli ten element pierwszy na pewno już zafunkcjonował, czyli co innego było wtedy mówione, czyli inaczej nie było mówione, a było zrobione. Tuż po objęciu władzy w 2011 roku podjęto decyzję przygotowania ustawy, w 2012 roku ona weszła i Polacy byli skazani na ten wiek dłuższy. Bardzo proszę. Myślę, że istotną rzeczą jest to, że fundamentem polityki powinna być wiarygodność. I tu Polacy mieli czarno na białym przedstawione, jak zostali potraktowani, bo można powiedzieć, że zostali oszukani, zaśmiano im się w twarz, mówiąc kolokwialnie, czyli brak wiarygodności ze strony polityka powinno równać się z tym, że ten polityk nie jest już w polityce. No ale jak się okazuje, Donald Tusk znakomicie w tej polityce funkcjonuje. Myślę, że warto też nadmienić, bo o tym się już nie pamięta, w jaki sposób zachował się, będąc premierem Polski. Ja sobie nie wyobrażam, patrząc na premiera Mateusza Morawieckiego, że nagle on dostaje jakąś propozycję stanowiska jakiegoś w Unii Europejskiej, zostawia Polskę, zostawia ster, rozchuśtaną łajbę i jedzie. Pewien publicysta mówił z przekąsem, że Donald Tusk pojechał o tym, aby decydować, ile paczek paluszków będzie stało w sali w Unii Europejskiej. Więc Polacy zostali oszukani, zostali użyci bardzo w brutalny sposób. Zostało Polakom pokazane, że są przedmiotem, a nie podmiotem. Ważny był ich głos przed wyborami, zostali oszukani, a po wyborach, można powiedzieć, właśnie zostali potraktowani w sposób przedmiotowy. To jest wprost przeciwnie do tego, jak traktuje rząd Prawa i Sprawiedliwości swoich wyborców, dlatego że wszystkimi siłami stara się zrealizować wszystkie swoje obietnice. I tu to nie są gołe słowa, to są fakty. Jarosław Kaczyński wówczas, kiedy ten wiek został podwyższony, wysłał taki sygnał do Polaków, że jeżeli nam zaufacie, my ten wiek emerytalny obniżymy. I Polacy zaufali i rzeczywiście tak się stało. Ja tylko powiem z punktu widzenia kobiety, jakie to było niesprawiedliwe, bo owszem, wiek w miastach kobiet pracujących zawodowo z 60 do 67, ale na wsi to był wiek z 55 do 67. Więc w ogóle wobec kobiet uważam, że to jest w dwójnasób krzywdzące, dlatego że kobiety w dużej mierze
Mają jeszcze dodatkowe etaty w domu, zajmują się rodziną. Oprócz pracy zawodowej, tak jest, mimo dużego zaangażowania w obecnych czasach również ojców, partnerów, to jednak na kobiecie gro obowiązków domowych właśnie spoczywa. Wychowanie dzieci, troska o dom. Więc wydaje mi się, że podnoszenie wieku emerytalnego w tak brutalny sposób z 60 do 67 lat, czy z 55 do 67 wobec kobiet było bardzo krzywdzące. I te słowa, które słyszymy z ust, jak bardzo oni dbają o kobiety, no to można sobie włożyć między bajki, bo one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Prawo i Sprawiedliwość właśnie pokazuje, że dba o kobiety. Tutaj za chwilę pan poseł powie o programach, bo trzeba powiedzieć, że właśnie to Prawo i Sprawiedliwość przywróciło godność kobietom, godność rodzinom. Kobietom, które wychowały czwórkę dzieci i nie pracowały, została zapewniona emerytura, został zapewniony rodzinny kapitał opiekuńczy. To jest coś niezwykle ważnego dla rodziców małych dzieci do drugiego roku życia. Rodzice, i w tym uważam, że głównie kobiety, mogą dokonać wyboru, czy decydują się na to, że dziecko idzie do żłobka, czy decydują się na zatrudnienie opiekunki, czy te pieniądze zostawiają dla siebie. Uważam, że wreszcie mamy do czynienia z pewnego rodzaju sprawiedliwością, bo jako matka uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, że ja idę do pracy, wszystko co zarabiam muszę dać opiekuńce, a ja zdecydowanie wolałabym być z dzieckiem, a to jest ciężka praca. No i dzięki temu ekwiwalentowi uważam, że idziemy w kierunku takiej sprawiedliwości wobec kobiet. To kolejny punkt pokazujący, jak podmiotowo są traktowani ludzie, a w szczególności kobiety. To, o czym powiedziała pani poseł, że obywatele nam, Polacy, zaufali. Tak, dlatego że wyraźnie powiedzieliśmy, że jeżeli wygramy wybory, przywrócimy. Ale proszę Państwa, my to zrobiliśmy od razu. I faktycznie przywróciliśmy 60 i 65 lat. Ale na tym nie skończyło się. My zrobiliśmy to, czego poprzednie rządy Platformy i PSL-u nawet nie myślały zrobić. My właśnie zrobiliśmy ten program, który szedł w kierunku seniorów, oczywiście również i kobiet, ale o tym to może innym razem będziemy mogli mówić, tak, ale oczywiście. Bardzo istotna sprawa, no bo ona też między innymi też wpływa na młode Polki, babcie, dziadkowie, którzy też mogą zaopiekować się. To jest świadomy wybór. To, że jest zmniejszony jak gdyby powrót do tego, co było przez lata wiekiem emerytalnym, to nie oznacza, że ktoś musi iść na emeryturę. To jest dobrowolny wybór. Natomiast to jest prawo państwowe, które daje tą możliwość. Ja tylko Państwu pokażę to, co jest w tej chwili już funkcjonujące i co już jest pewne i oświadczenia, które są. Po wygraniu wyborów będą 13 i 14 na pewno już na stałe części i to są te elementy socjalne, te elementy, które wspierają emerytów, bo to jest bardzo ważna grupa, która niestety przez lata była traktowana bardzo po masoczemu, po prostu musieli sobie jakoś radzić. Po prostu duża część żyła w biedzie. Ale dodatkowo jest to aktywizacja, programy, które są i w tej chwili funkcjonujące, dotyczące lekarstw dla osób starszych 75+, mama plus, 4+. Przecież często było tak, w PRL-u kobiety wychowywały dzieci. I co? Nic. To właśnie był ogromny wysiłek. Dzisiaj mogą i korzystają z tego programu. Jest to takie oddanie sprawiedliwości. Ale również Senior Plus, bardzo popularny, super rozwijający się program aktywizacji ludzi, którzy mają wiedzę, mają chęci, pomagają. To się dzieje w całym kraju. Widzimy też z panią poseł w naszym okręgu, jak to bardzo szybko się rozwija. I to są fakty. To są fakty, proszę Państwa. Można oczywiście mówić. Najprościej jest powiedzieć, że pieniędzy nie ma i ich pieniędzy nie będzie. Ale ja Państwu pokażę. Wczoraj miałem taką możliwość. Byliśmy razem z panią poseł na otwarciu przepięknego szpitala w Wołominie, gdzie padały różne informacje. Ja też posługiwałem się takim sformułowaniem bardzo konkretnym. Kiedy przejmowaliśmy władzę w 2016 roku, kiedy była sytuacja związana z budżetem, to było mniej więcej około niecałych 300 miliardów złotych. Dzisiaj mamy budżet uchwalony przez Sejm, przynajmniej na razie. Parlament, czyli Senat, jeszcze będzie na ten temat debatował. Jest 670 miliardów złotych. Skąd te się pieniądze wzięły? To właśnie się wzięły stąd, że mogliśmy pójść w tym kierunku bardzo mocno. Zobaczcie Państwo, co było za rządów PO-PSL.
Stan na 1 marca 2007 roku, kiedy no, oddawaliśmy władzę. 524 zł, kiedy w 15 roku oddawała Platforma władzę, było 757 zł. Przez 12 lat. A zobaczcie Państwo, w tej chwili, w 23 to jest 1648 zł. To, co jest do ręki. To jest skok. Czy to jest dużo? Nie, proszę Państwa, to nie jest dużo. Ale to jest cały czas kierunek, który obraliśmy i absolutnie dążymy do tego, żeby w miarę możliwości finansowych państwa, emerytów i tą grupę wspierać. I to robimy. Także te elementy istnieją. Przypomnę również, że emerytura jest bez podatku. Do 2500 zł to wprowadziliśmy, gdzie zresztą uważa opozycja, że to jest niedobry ruch, prawda? No, sami mówili, że można wszystkim emerytom taką właśnie rzecz zrobić. No to przypomnę, że w Polsce są jeszcze emerytury niestety z przeszłe, dla mnie osobiście, no niezasłużone, no ale to kiedyś nabyte ludziom, którzy powinni mieć mniejsze, no a nie mają. Oni byli zwolnieni z tych, to byłoby już niesprawiedliwe. I tak, proszę Państwa, jeszcze obrazowo, taka troszeczkę może poglądowa informacja, reforma Platformy, to była taka praca aż do śmierci. Tak naprawdę jestem mężczyzną, akurat pani poseł kobietą. No wiadomo, że mężczyźni, oczywiście niektórzy żyją dłużej, ale ta średnia nie jest taka długa, prawda? Dlatego 67 dla mężczyzn to już jest naprawdę wiek bardzo, bardzo taki, który może powodować pewne problemy i tego zakosztowania emerytury byłoby bardzo, bardzo mało. Ale również ten, o którym już mówiliśmy z panią poseł, że ten system, który w Polsce działał, on był nieopisany, on nie był nigdy formalnie ustanowiony ustawą, ale on działał. Instytucja babci i dziadka. To też również powoduje, że dzisiaj nie możemy o tym powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jest to możliwe, bo to jest wybór świadomy właśnie dziadków, babci. Niektórzy to robią, mogą to zrobić. Jeżeli byłoby 67, nie mieliby takiej możliwości. I kwestia ostatnia, no właśnie to jest ten element, jak powiedziałem, rodzice muszą aż do końca pracować. I teraz podamy Państwu takie dane z informacji GUS-owskiej. Gdyby reforma w pełni już funkcjonowała pana Donalda Tuska, to dzisiaj w powiecie pruszkowskim musiałoby dalej pracować jeszcze 9590 kobiet, a mężczyzn prawie 3000. W powiecie grodzickim 5513, mężczyzn 1818. W powiecie piaseczyńskim musiałoby pracować w tej chwili 10 tysięcy kobiet i ponad 3 tysiące mężczyzn. I w Otwockim 7257 kobiet oraz ponad 2 tysiące mężczyzn. Daliśmy ten wybór. Ci ludzie mogą, ale nie muszą, dlatego że oni mają teraz właśnie możliwości własnego decydowania o tym. To jest prawdziwa wolność. Opozycja mówi, że my zabieramy wolność. Nie, my właśnie jako Prawo i Sprawiedliwość dajemy ten wybór, dajemy tą wolność. A czy państwo polskie na to stać? No widzimy, że nie jest sytuacja tragiczna pomimo wojny, pomimo COVID-u, pomimo wielu problemów, które są między innymi inflacji poprzez wojnę między innymi na świecie. Polacy sobie dają jakoś radę. Więcej, Polacy się rozwijają jeszcze szybciej niż wiele krajów zachodnich. Także to jest nadrabianie tego, co było niestety niemożliwe przez lata, bo nam nie pozwalano. Dzisiaj sobie sami to możemy urządzić. Dlatego jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości chcielibyśmy Państwa prosić, żeby się przekazywali. Nie warto ryzykować, nie warto wierzyć tym, którzy mówią, że zrobią czegoś, czego nie zrobili, albo odwrotnie, że nie zrobią czegoś, co później zrobili. Wiarygodność jest naszym elementem bardzo istotnym. I sądzimy, że tą wiarygodność będziemy również zachowywali po wyborach. Jeżeli Polacy nam powierzą dalsze funkcjonowanie jako władzy, to będziemy starali się ten kierunek absolutnie utrzymać i jak gdyby dać gwarancję emerytom, że będą no, w miarę możliwości tego, co państwo będzie mi dawało, żyli godnie i spokojnie. Myślę, że warto jeszcze zwrócić na to uwagę, do tego szacunku do drugiego człowieka, godności i wolności. Za czasów Donalda Tuska ponad 90% osób przechodziło natychmiast na emeryturę. W tej chwili to jest niecałe 60% osób, które dobrowolnie, bo tak jak pan poseł powiedział, to jest wybór. Można przejść na emeryturę, jeżeli ktoś nie chce, może dalej pracować. I 60% osób korzysta, przechodzi na emeryturę, a pozostała część chce jeszcze pracować, więc to jest ten szacunek do drugiego człowieka i poszanowanie ludzkiej godności i wolności.
Tyle mieliśmy do przekazania. Jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę. Pan redaktor, może jakieś pytanie? Nie. No to bardzo dziękuję Państwu. Dziękujemy. Ten przekaz idzie w Polskę. Mam nadzieję, że będzie on też troszeczkę słyszany. Bardzo dziękujemy.